Cześć! Od jakichś dwóch miesięcy nie było żadnego filmu o The Sims 2 takiego bardziej ogólnego, więc dzisiaj pokażę Wam mody, których nie chcę w swojej grze. Trochę po to, żeby je przetestować i przekonać się, szczególnie co do niektórych czy rzeczywiście ich nie chcę, ale też no, to są mody, przynajmniej w większości znacznej, których nigdy nie zobaczycie w mojej takiej normalnej rozgrywce, i kiedy będę mówić, mam takiego moda! To żaden z tych modów nie będzie w tym zdaniu wymieniony. Przy okazji będę mogła sobie pobiadolić o jakichś, nie wiem, zasadach mojej rozgrywki i różnych takich rzeczach, bo zawsze jakieś powody są, dlaczego danego moda nie mam. No, siema. Tak, więc mam teraz taki specjalny folder włożony do gry, gdzie są tylko te mody, które chcę teraz pokazać, plus tam Shadow Fix i Insiminator na wszelki wypadek, gdybym chciała go użyć. Insiminator to jest mod, którego używam raczej, chociaż częściej Sim Manipulatora, ale Insiminator mi jest dużo łatwiej znawigować w moim folderze, więc w takich sytuacjach Insiminator po prostu od razu leci i tyle. O tego typu modach był cały film jakby co i o kodzie Testing Cheats też razem. Więc poza tymi dwoma wyjątkami, nie ma w mojej grze teraz żadnych innych modów, takich co na ogół ich używam, żeby pokazać dokładnie, jak to wszystko działa. Pierwsza rzecz, jaką chciałabym zrobić, to jest mod na wzrost. I teraz musicie dać mi chwilę, żebym ja ogarnęła, jak, to, jak tego się w ogóle używa. A, jest! Znalazłam! Nawet nie, nie musiałam czytać opisu. Ja se poradzę! To jest mod oczywiście od Lazy Duchess, bo jeśli wydaje się, że jakiś mod jest niemożliwy do zrobienia, to wiadomo, że Lazy Duchess go zrobi. Wydaje mi się, że to jest taki po prostu wbudowany stretch skeleton, jest taki kod, no nie, którym można rozciągać albo kurczyć simów i to jest po prostu narzędzie, które trochę bardziej tak um, elastycznie daje nam możliwość modyfikowania dużo łatwiejszego i, i bardziej przystępnego po prostu tego wzrostu. Aha, fajnie, <ścoughs> dzięki! Dobra, ja tak musiałam przeczytać, bo mod od Lazy to przecież nie jest taki, że se wrzucasz do downloads i już, no nie, źle miałam zainstalowany, debil. Już wszystko dobrze, proszę na mnie nie krzyczeć. Ogólnie, żeby użyć tego moda, trzeba mieć albo RPC, albo kraka, czyli skrakowany plik uruchamiający grę jakby zastąpiony ten oryginalny innym. Ym... Szczególnie to się tyczy ludzi, którzy mają na EA up grę, no nie? Yy, dzięki temu plikowi można włączyć grę bez potrzeby włączania aplikacji. Ja to jakiś czas temu rzeczywiście zrobiłam, bo już doprowadzała mnie do białej gorączki po prostu ta aplikacja. Tak żyje się zdecydowanie lepiej i szybciej się włącza, bo nie trzeba czekać, aż się EA App łaskawie odpali. Więc mod powinien działać. Okej, okay, weszłam do gry i widzę, że na yy, yy, da Damianie to w ogóle już działa. O Boże, <grywa> jaka słodka! Ale Brandy mogłaby być jeszcze niższa! Mogłaby być niższa. Dajmy jej 71. Nie jest taka mała wcale, zresztą znaczy, no, jest niższa nadal od swojego syna. On jest taki długas teraz. Um, to, nie, to nie działa do końca tak jak stretch skeleton, chyba. Zresztą znaczy, no, tam nie można też aż takich precyzyjnych wartości dać. A, pięknie, przytul swojego syna, pewnie nie możesz, bo nie lubisz go, <laughs> więc. Nie wiem, ten rodzinny pocałunek to zawsze zrobią, więc. Mmm, tak. <laughs> Właśnie dlatego nie mam takich modów. Dobrze, mała balbo. Bardzo proszę nakarmić dziecko. No to jest idealny wzrost dla niej. Ona od początku taka powinna być. I jest, proszę państwa, biała butelka. Tak jest. To jest coś, czego ja nigdy w życiu sobie nie podmienię. Tak samo jak schematów twarzy. No po prostu nie. To, ta zielona butelka to jest już tak ikoniczna rzecz, że, że nie, no ładnie to wygląda. Ale nie, ja nie godzę się na to. A czekaj, a ciebie stać na mądre mleko może? A może mogę ci dodać punkty? Czekaj, zaraz zobaczymy. Dodaj punkty aspiracji. No i elegancko. Ono nawet w środku jest białe? O kurde! To to jest ten sam obiekt i po prostu jak się go podmieni, to już wszędzie taki jest? Już widzę właśnie, że nawet jak złe zrobi, to nie ma znaczenia. Ale już widzę nawet w samym pudełku, bez kitu. Dobra, kolejna rzecz to jest. To też nie wiem, gdzie ja to znajdę, chwila. Dobra, jest, już myślałam, że tylko na ym, parceli publicznej można to powiesić. O, proszę bardzo, tutaj. A to jeszcze można sobie rekolorować i jakiś yy, ten. Po, po Simlishu może też być napisane. No i, no i fajnie, no i tak powinno być. Teraz można sobie znaleźć pracę we wszystkim, nawet jak się nie ma studiów, to widzę, że te. Kariery też są. Powiedzmy, że ona będzie chciała sobie znaleźć pracę w um, kulinarnej karierze. Zobaczmy, jak to wygląda. A, dobra, nie mam tego Ym, y, poziomów kariery <laughs> obok nazw. To jest chyba pierwszy poziom. A jak zrobię, szukaj jeszcze raz. To tyle. No dobra, damy jej w tej. Gastronomii, niech ma. Coś takiego to ja mogę równie dobrze zrobić yy, jakimś modem typu sim, manipulator, inseminator i tak dalej, no nie? A w ogóle to ja bym yy, tak wylosowała. Yy, wzrosty wszystkim Simom w mieście. Chyba mogę to sprzedać. No dobra, doczytałam i to jest zasadniczo tylko po to, żeby znaleźć po prostu jakąkolwiek karierę, no bo teraz w pełnej kolekcji, jak się ma wszystkie dodatki, no to karier jest 25, no nie? Więc ym, rzeczywiście, szczególnie w gazecie, gdzie są tylko 3 i one są losowane, więc mogą się też powtórzyć, ym, no to jest trudno czasami znaleźć, ja czasami tracę cierpliwość i daję po prostu modem Simowi tę karierę, którą ma mieć, no nie? Maksymalnie jedną turę czekam na... Ym, pojawienie się na komputerze na przykład pracy i po tych tam czterech dniach powiedzmy już mu po prostu ją ustawiam, bo, bo już wystarczy tego bezrobocia. Czasami daje inną karierę na jakiś czas, nie? Ale... No tak, no, no to jest coś, czego ja używam po prostu w innym miejscu, więc, więc nie jest mi to zupełnie potrzebne. Ale fajny obiekt w ogóle, ładnie wygląda. Już to chyba usunęłam, nie? Um, więc rzeczywiście, tak jak też w opisie tego moda było napisane, powiesić sobie gdzieś na parceli publicznej takie coś, coś i zrobić właśnie taki trochę pośredniak albo jakieś takie centrum Znajdowania pracy, czy w jakimś ratuszu, albo gdzieś nie. Sobie coś takiego powiesić to jest spoko rzecz, tak? Dla urealistycznienia gry po prostu, że Sim może sobie tam iść, może sobie tam znaleźć pracę. O Boże, Panie Hamblu! No nie! Jaki wzrost ma Pan Hambel? On chyba nie dostał wzrostu. On jest mało funkcyjnym NPC. -em. Hej, Dariusz. Kurde, że akurat Dariusz przyszedł? Przecież Brenda i Dariusz to jest yy, na, na, najlepsza para w miłowie. To jest na, najlepsze połączenie ludzi po prostu ever. To, to prawie, prawie że przebija Daniela i Ninę. Dawaj, musicie się przywitać, o ile wyższa jest od ciebie. Uuu, ale duży. <laughs> Hej, Angela, ale dlaczego nie było. O, jaka malutka! <laughs> ale dlaczego nie było. Yy... Halo, powiadomienia, czy ja zgadzam się na to. Zainstalowałam sobie powiadomienie, czy ja zgadzam się na to, że ktoś przyprowadzi z pracy albo ze szkoły, to są dwa osobne mody, jakąś tam koleżankę czy kolegę. To jest. Ym... Czy, czy czysta wersja ma jakiekolwiek skrypty? Bo jeśli to jest rzeczywiście w skrypcie, no bo faktycznie Damian po pierwszym dniu przyprowadza ją ze szkoły i tam, żeby oni mogli tam sobie pierwszy pocałunek czy coś tam zrobić, no nie. I im się też poprawia relacja i w ogóle. Także sprawdzę w innej rodzinie jeszcze, czy to w ogóle działa. A jak włączymy scenkę pierwszego pocałunku, to ona y, uszanuje te różnice wzrostu i to będzie wyglądało przekomicznie. Proszę mi to pokazać. A Jakie cór sed. O, Jaki on jest wielki, nie mogę. O, jak romantycznie Darren tam wybija. Popłakałam się, to było tak piękne. I się zakochali. Ten młody jest świetny do pośmiania się i ogólnie fajnie wygląda, ale. W mojej normalnej rozgrywce, jakby każda interakcja tak wyglądała, to po prostu nie. Dobra, to teraz zrobimy takie coś. Weź włóż tę pizzę. Nie jemy pizzy. Zdrowo się odżywiamy, zrób yy, yy, sałatkę. Zjedzmy sobie, sialala. I teraz odłóż resztki jako pojedyncze talerze. To jest mod, który polecało mi wiele osób i yy, już przestały, bo wiedzą, że nie chcę. <laughs> um, który jest generalnie spoko, i teraz te sałatki się rozdzieliły na całą resztę talerzy, jakie tam były w tym du dużym talerzu. I to jest spoko opcja. Wiem, że dużo ludzi używa tego moda, ale po pierwsze. Moja pamięć mięśniowa jest już tak przyzwyczajona do tego, że um, jest ta jedna interakcja tylko od, odłożenia resztek i nie ma żadnego podmenu w tym jeszcze, więc szlak bym nie trafił, jakbym się łapała ciągle na tym, że jeszcze tam coś jest. Dla mnie im mniej trzeba klikać, tym lepiej. Dlatego też te okienka. Wyskakujące, czy chcesz przyprowadzić kogoś tam ze szkoły i pracy, to też jest coś, czego nie mam, mimo że mogłoby mi się przydać, dlatego że wyskakujące okienka, i jak ja muszę na cokolwiek klikać i coś wybierać. To jest takie dezorientujące i denerwujące dla mnie, że, że po prostu nie chcę tego. Już wolę, żeby ten Sim se przylazł i gdzieś tam se tam na, tym, na drągu ćwiczył cały dzień, a potem prawie umierając z głodu o drugiej w nocy wracał do domu, niż żeby podczas rozgrywki jakieś okienko mi wyskakiwało z dupy. Po prostu im mniej okienek, tym lepiej. Tak samo, im mniej podmeni różnych, tym lepiej. A druga jeszcze kwestia z tymi resztkami jest taka, że ja też w sumie, to jest też już jakaś tam kwestia przyzwyczajenia moja, robię często tak, że sprawdzam, czy Simowie inni są głodni i na podstawie tego decyduję, czy biorę duży talerz, czy pojedynczą porcję dla tego Sima, bo wtedy inni Simowie zamiast zaglądać do lodówki i 500 razy będę. To okienko i tak dalej, i wybierać te rzeczy. No to wiem, że kilku simów się tego naje. Zazwyczaj trzeba nadal odkładać te resztki znowu, bo jeszcze zostało, ale wolę to po prostu. Teraz najlepiej by było chyba poczekać po prostu do dziewiętnastej bo wydaje mi się, że o tej godzinie po, tak, y, automatyczna praca domowa się załącza wiem, że Marysiek niby wróżka używa tego moda kojarzę, albo przynajmniej miała na pewno go, też spoko opcja, bo się po prostu zapomina o tym, no nie, ale ym, no ja mam też tak, że tutaj akurat pasuje, bo on ma pragnienia związane ze szkołą jakiekolwiek ja, mój system jest taki, że żeby oni nie mieli ym, ciągle ty, tych najlepszych ocen tylko, albo najgorszych no to raz odrabiają, raz nie odrabiają na podstawie tego, jakie mają akurat pragnienia w danym momencie. I często jest tak, że wiedzowi, simowi albo bogactwowi raczej odrabiają lekcje, mają lepsze oceny, a ci przyjemnościowi na przykład mają trochę bardziej wywalone na szkołę i raczej rzadziej im się zdarza mieć cokolwiek. To, to wszystkie pragnienia albo obawy związane ze szkołą, czyli szkoła prywatna, pójście na uniwersytet. Tutaj on ma też obawę przed najgorszą oceną. Ta obawa się pojawia, kiedy są blisko tej oceny, chyba, ale nadal jakieś banie się pójść do szkoły, jak mają złą ocenę i tego typu rzeczy, cokolwiek na panelu im się wyświetla, co jest związane z edukacją w jakikolwiek sposób, to dla mnie jest znak, że odrabiają tego dnia lekcje. Jeśli nie ma nic, co u przyjemnościowych Simów jest bardzo częste albo u romansujących, no to wtedy nie i się gdzieś tam nawarstwiają te, ym, te prace domowe. Ewentualnie jeszcze też, y, jeśli jest tego sporo, no to przez weekend mogą nadrobić, nawet jeśli nie mają pragnienia, no nie? Bo co oni tam mają do, do zrobienia więcej? Więc mam taki system. Kiedyś używałam moda na. Ym, Częściowe ocenianie odrobionej pracy domowej, czyli na przykład jak 60% pracy domowej jest zrobione, to to się nadal liczy do oceny i ta ocena nie spada, tylko na przykład utrzymuje się na tym samym poziomie, nadal, bo mniej więcej połowa tej pracy domowej została zrobiona. Ale teraz używam School MODS, gdzie bardziej losowa jest po prostu ta ocena na bazie pracy domowej. Że czasami odrobią lekcję i nie będzie żadnej zmiany, czasami nie odrobią, a też nie będzie żadnej zmiany, a czasami odrobią, i będzie tylko troszeczkę podniesiona ocena i tak dalej, nie? Um, że po prostu jest różnie, no i do tego jeszcze dochodzi ten mój system pragnień i tyle. I nic więcej mi nie jest potrzebne. To może być w sumie całkiem spoko w połączeniu właśnie z tym częściowym ocenianiem, bo tutaj Damian zrobił 90% tej pracy domowej sam z siebie o 19, bo po prostu więcej już nie dał rady zrobić. Także jeśli oni to robią autonomicznie, no to w różnym stanie um, potrzeb mogą to robić i różne rzeczy mogą wpłynąć na to, że nie zrobią tego do końca. Więc, jak to połączyć z, te, z tamtym modem, to, to może całkiem fajnie działać. Właśnie, żeby nie trzeba było tak, takiego mikrokierowania robić, sobie i się zastanawiać nad tym. To teraz sprawdzimy coś mniej przyjemnego. Aha, ten zawansem i już z grypą, kurde, przyszedł pierwszy dzień praktycznie super. Ej, chwila, wzrost mi się zresetował, jak wyszłam z rodziny na chwilę. No nie, czyli rozumiem, że musi ten obiekt być na parceli. Okej, okay, balba się rozchorowała i ja jej jeszcze tutaj kombinuję z potrzebami, żeby było jak najgorzej, ale nie tak, żeby umarła. Dobrze, to powiadomienie akurat wygląda. To puste powiadomienie wygląda, jakby coś może się działo jednak. Czy ona już rodzi? No to się nie udało. <grym> o! Ale za to udało się pokazać. Ehm, moda na to, który rodzic ma przekazać nazwisko dziecku. Tutaj akurat no. Mają to samo nazwisko, ale to jest też fajna opcja, bo u mnie często Simowie jeszcze przed ślubem mają dzieci, albo w ogóle nie biorą ślubu nigdy. Um, Okej, okay, tutaj akurat rzeczywiście wybór był obojętny. I to by mogło być w sumie spoko, gdyby nie to, że ja hoduję dzieci i za każdym razem jakby mi um, to wyskakiwało to... No szalałabym chyba, więc ja w takich sytuacjach po prostu sobie last name copier biorę na parcelę i kopiuję z jednego sima na drugiego po prostu nazwisko i tyle, no nie, i to to są to pół minuty roboty a tutaj rzeczywiście to okienko wyskakuje zanim jeszcze to dziecko się pojawi Dobrze, i zanim ja będę mogła mu się przyjrzeć. Ja zazwyczaj wychodzę z gry, zanim jest to okienko nazywania dziecka, kiedy jest nie takie, jakie chcę albo nie ta płeć, albo coś tam. Ale to okienko akurat pojawia się wcześniej, wtedy, kiedy ja jeszcze nie zobaczyłam tego dziecka dobrze, więc nie, to zdecydowanie nie jest dla mnie. Dobra, wyszła dziewczynka, bo to jest czysta wersja, więc nazwijmy ją Betty. Mam też moda od Midge the Tree, który daje możliwość poronienia. I to nie jest ani intimate ani żaden inny większy mod, który tylko zawiera to w sobie. Tylko to jest tylko ta jedna rzecz. No i są sprawdzane też potrzeby przy tym, ale to jest po prostu jakaś tam szansa. I nie doczytałam się, czy to tylko w pierwszym trymestrze może się zdarzyć, ale tutaj jak ona była w drugim, to już próbowałam jej te potrzeby zrobić bardzo złe i nic takiego się nie zadziało. Także gdzieś tam z jakąś inną simką pokombinuję. A gdzie wasz wzrost? Przecież całe y, otoczenie było losowane. Czy, czy potrzebuję potrzebuje tutaj na tej parceli też mieć tego moda? O, dobra. Teraz y, Dariusz jest też długas. O Boże, a jeszcze pan taki mały. Dobra, Darek. Weź sobie robotę w y, obi boku. Wiem, że to nie jest coś, co koniecznie chcesz, ale akurat ty, zachciało mi się tej kariery, okej? Okay? Weź się za jakąś robotę. I co Ci tam do tej pracy później będzie potrzebne? Chyba ym, technika. A, chyba charyzma, nie pamiętam. Kreatywność na pewno. O, wreszcie! Dobra, teraz to nie było skryptowe, więc zrobimy. Nie. Ale on w ogóle Angelę chciał przyprowadzić, a nie Lilianę? Na no to wygląda. Okej. Okay. Um, I to wygląda tak, że jeśli się wybierze tak, no to jest domyślna rzecz jak bez moda, tak? Czyli ten SIM przychodzi i też jest ten wzrost relacji, o tam 20 punktów czy ileś. Jeśli wybierze się nie, to nadal jest wzrost relacji. Nie wydaje mi się, żeby Szczepan miał taką relację z Angeliką na samym początku gry, ale ten sim po prostu nie respi się u nas na parceli. A jeśli wybierze się opcję anuluj, to wtedy ani ten sim nie przychodzi do nas, ani nie ma też tego wzrostu relacji. Więc to jest spoko opcja, jak się ma jakichś takich simów sąsiadów, którzy się nie lubią na przykład jakieś takie dzieciaki, albo też jeśli chodzi o um, tę samą wiadomość y, z pracy, jak się ma jakiegoś rywala, to żeby ta gra nie dawała nie wiadomo po co um, im wzrostu relacji, no nie um, i jakby tej wrogości gdzieś tam nie naprawiała między nimi wtedy, kiedy my tego nie chcemy to ta opcja anuluj jest, jest bardzo fajna. Nie? Że wtedy po prostu totalnie nic się nie dzieje. Tak jakby ten sim nawet nie próbował się do nas dostać. I myślę, że to jest mod, który może przez jakiś czas... Będę miała w grze i sprawdzę, czy on mnie na dłuższą metę denerwuje z tym dodatkowym okienkiem wyskakującym, bo rzeczywiście czasami to mi się może przydać. A to też nie jest tak, że za każdym razem, jak wracają z pracy czy szkoły, to chcą kogoś przyprowadzać, no nie? Więc to nie jest tak, że dosłownie codziennie będzie mi to okienko wyskakiwać przy każdym Simie. Także jeszcze sobie przez dłuższy czas potestuję i zobaczymy. Ok, pierwszy awans. O, 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 nie się! To jest też coś, co pomyślę, że, że, że może zostawię. Pamiętam, że widziałam tego moda kiedyś u szczęśliwego ziemniaka, i też parę osób mi mówiło chyba o tym modzie: że Sim, jak wraca z pracy, to ma szansę na to, że przyniesie zakupy. Tutaj myślę, że oni mieli dosyć pełną tę lodówkę, ale. Na tyle zazwyczaj mnie zaskakuje to, że jest pusta lodówka nagle, i kupuję nową lodówkę w ogóle często, bo mi się nie chce. Że to może być fajna opcja, właśnie że dla takich zapominalskich typów jak ja, żeby w tej lodówce po prostu zazwyczaj coś było, nie? Jest to też takie realistyczne. No, co Sim wraca sobie z pracy, z tego samochodu, z tej podwózki. Ja, da, dobra, zakupy zrobiłem po drodze i odkłada i fajnie. Um, jest 40% szans na zakupy chyba y, i 20% na pizzę, że zamiast zakupów przyniesie pizzę. To też jest mega spoko sprawa. Um, bo też mnie się specjalnie pizzy nie chce zamawiać zazwyczaj, więc to może być taka, taka fajna różnorodność, że a, dobra, dzisiaj pizza na obiad, no nie? Myślę, że mam w moich rozgrywkach bardzo dużo Simów, którzy przez całe swoje życie nigdy nie jedli pizzy. Co to jest za życie w ogóle? Po co? Uwielbiam pizzę. To jest mod, który niestety jest trudno bardzo znaleźć. Trzeba pobrać cały folder modów i tam znaleźć work, coś tam, coś tam plik. Wszystko w opisie będzie. O, znowu, tylko tym razem Liliana, dobrze. Dobrze, zgadzam się tym razem. O, też taka niziutka. A, a, a zaraz, a jej siostra bliźniaczka jest wyszodni? Teraz wszystko sprawdzimy. Bo to ciekawe, właśnie, jak, jak są bliźniaczki, jest wylosowane zupełnie. A czy one są? Nie, Liliana jest niższa trochę chyba. A! No gdyby nie te animacje zepsute, to kurde, naprawdę chętnie bym używała tego moda. Nawet jeśli trzeba gdzieś tam do plików gry wrzucać te rzeczy i ja pewnie zapomnę tego wyjąć potem. No ale jeszcze pan też taki short king, on jest niewiele wyższy od tej Liliany. On jest wzrostu Angeliki, mniej więcej. A, no tak, oczywiście, że tak. Niszą bijesz! Okej, okay, kolejny awans. No i jak daleko będziemy mogli się posunąć, jak ci dam dwa punkty charyzmy, powiedzmy? Już na przyszłość. Teraz jest na trzecim poziomie, Obiboka. Kolejny awans, czwarty poziom. Ah! Dobrze, przyprowadzimy Belle z pracy. I z awansem znowu, czyli to już jest poziom piąty. Jaki kitku śliczny, boże. Okej. Okay. A, i zobaczyłam też teraz, że na te zakupy wydają pieniądze, czyli tak jakby 130 simoleonów tutaj poszło, um, czyli tak jakby uzupełniają lodówkę o to, czego brakuje, um, no bo tam całe zakupy to 600 mogą kosztować, nie? W zależności chyba od tego, jaką się ma lodówkę, chyba w tej najtańszej lodówce może 450 czy coś. A oni już trochę jedli i od kilku dni on nie przynosił w ogóle tych zakupów, więc 130 ma sens, żeby właśnie te brakujące zapasy uzupełnić. Więc też pewnie jest jakiś algorytm na to, żeby sprawdzić, czy ma w ogóle na to stać. Bo może być tak, że nie ma tyle hajsu, no nie? I to może czasami pokrzyżować plany, ten mod. Jak na przykład czekasz tylko na to, aż ten Sim wróci z pracy i zarobi pieniądz, żeby rachunki zapłacić, a tu. 200 simoleonów na zakupy. No ale trzeba coś jeść, no nie? Chociaż ja chyba wolę mieć dodatkowe utrudnienie, niż mieć kurde pustą lodówkę ciągle, bo nie pamiętam o tym. Ja, ja zamawiam zakupy wyłącznie wtedy, kiedy powiadomienie burczy w brzuchu mi wyskoczy i nie, nie ma innej możliwości. W każdym razie Dariusz ma wszystkich przyjaciół wymaganych. Wszystkie umiejętności wymagane i wymaksowaną ocenę pracy i nie dostał awansu. 100% szans powinno być na to, jako że żadnych innych swoich modów teraz nie mam. Więc ponad piąty poziom kariery nawet Obi-Boka nie jest w stanie awansować dlatego, że nie ma skończonych studiów. To jest mod, który się nazywa Education is Good. Tak śmiesznie napisane, dlatego że tak powiedziałam. I ja o istnieniu tego moda wiem po prostu już od zarania dziejów. To jest mod, który blokuje awansowanie dla Simów, którzy nie mają uniwersyteckiej edukacji. Czyli no, w takim mieście jak miłowo, no to nic nie ma, nie? No, bo to jest miasto z podstawki. To, to jest niemożliwe. E, więc trzeba by było, żeby ci simowie, którzy już są stworzeni tutaj, nie mieli zablokowanej tej możliwości awansowania ponad piąty poziom w jakiejkolwiek karierze, bo też Obibok się do tego liczy, dlatego tę karierę wybrałam. To trzeba by było na przykład badboxem albo jakimś counterfeit dyploma, jest też taki mod, im po prostu ustawić, że mają skończone studia. Jeśli to są już Simowie dorośli, którzy nigdy nie mieli szansy pójść na studia, bo nie było jeszcze tego dodatku. Także no, ja zawsze wiedziałam, że ten mod nie jest dla mnie absolutnie, bo ja rzeczywiście w jakiś tam sposób sobie steruję tym, że kto skończył studia, a kto nie, szczególnie teraz w miarę ostatnio, jeżeli powiedzmy przez ostatnie. Dwa lata. Um, jakoś tak bardziej zwracam na to uwagę, że Sim, który nie był nigdy na studiach albo w ogóle nie skończył jakiegoś takiego ala medycznego na przykład um, kierunku, czyli, nie wiem, biologia albo coś takiego, dopasowanego do kariery medycznej, no to raczej nie będzie tam chirurgiem czy coś, nie? Tylko. Maksymalnie, może pielęgniarzem, tam chyba poziom trzeci to jest, albo tam jeszcze coś, ale no na pewno nie będzie takim lekarzem, lekarzem, nie? I w innych karierach też staram się, albo używam moda job stopinator, albo po prostu nie daję im tych umiejętności, żeby nie awansowali nigdy na wyższe poziomy, czy, czy to w edukacji też, no, nie? Raczej ich trzymam gdzieś w okolicach tego trzeciego poziomu, bo akurat w medycynie piąty poziom to już jest, no szósty to już jest, jest taki lekarz pierwszego kontaktu, nie? Więc na piątym też tam jest jakaś, nie pamiętam dokładnie jakiś tam paramedic, chyba to się nazywa, czy coś. Um, więc jeśli już, to ja nawet jeszcze bardziej blokuję te kariery Simom, którzy nie mają studiów, ale nie wszystkie kariery miałabym ochotę im blokować. Taka kariera jak ObiBok to jest totalnie coś, co w ogóle ktoś nawet liceum, kurde, nie skończył, bez matury w ogóle jest, nie. Znaczy można sko skończyć liceum bez matury, ale no chodzi mi o to, że tak daleko jest w ogóle od nawet zaczęcia studiów, też może spokojnie nawet na najwyższy poziom wejść w tej kariery, nie widzę przeszkód żadnych do tego. Więc taka restrykcyjność tego moda właśnie mi do końca nie odpowiada, ale są takie kariery, masa jest takich karier w grze, czy to poszukiwać przygód też różne tego typu rzeczy, które może niekoniecznie są studia do nich potrzebne, więc niekoniecznie chciałabym je sobie blokować. I przecież, przez większość czasu ja bym nawet nie pamiętała i bym się dziwiła, dlaczego ten Sim nie awansuje. No i jeszcze jest druga sprawa taka, że w mojej grze Simowie też jakoś często nie awansują. W sensie. Zazwyczaj albo wiedzowi, albo bogactwowi Simowie, bo... Obecnie ja się kieruję ym, bieżącymi ich pragnieniami do tego, czy oni będą awansować, czy nie. I nie ma znaczenia, czy ich pragnienie życiowe jest kierowane na daną karierę. Wybiorę im karierę według pragnienia życiowego, które też sama wybieram, bo kalkuluję w ogóle simów i na podstawie ich zainteresowań wybieram im karierę. Ym, I często do tej kariery dopasowuję pragnienie życiowe i sama je wybieram. Ym, ale to nie znaczy, że ten sim będzie cisnął. Koniecznie na to, żeby zostać gwiazdą roka, czy coś? Nie? Może mieć takie marzenie, ale niekoniecznie to marzenie musi się ziścić, bo niekoniecznie musi mieć wystarczającą motywację ten film do tego, żeby tego dokonać, faktycznie. I w ogóle do gwiazdy roka też totalnie nie jest potrzebna edukacja wyższa. Do kariery aktorstwa też jakoś super nie w sensie do show biznesu, ale no akurat ta kariera jest przyblokowana przez brak studiów, w sensie tylko po studiach można ją w ogóle podjąć. Ja czasami też używam moda, żeby, żeby te kariery sobie odblokować e, dla simów bez edukacji. Więc u mnie właściwie teraz bardziej mniejszość niż większość simów w ogóle osiąga bardzo wysokie poziomy w karierze. Em, raczej cenię sobie też taką e, rozgrywkę, gdzie ten sim nie ciśnie na te wszystkie umiejętności, te wszystkie rzeczy, jeśli nie chce, jeśli nie ma takich pragnień. Też właśnie to jest po to głównie, żeby simowie się nie wzbogacali bez sensu i żeby nie było, że jedno pokolenie minie, a ta rodzina już ma. 300 tysięcy na koncie, nie? Żeby był, było więcej takich rodzin po prostu bardziej przeciętnych. Takich, co sobie radzą finansowo, ale nie odnoszą nie wiadomo jakich sukcesów. Nie musi każdy Sim zaraz być na dziewiątym, czy dziesiątym poziomie kariery. Kurde, pielęgniarki i nauczyciele w liceum, tam gdzie się ma pi na piątym poziomie w edukacji, się jest nauczycielem w liceum, też się studia przydadzą do tego, um, ale ogólnie, no nie? Jacyś właśnie Simowie, którzy pracują w jakimś sklepie i tak dalej, oni są wszyscy potrzebni. W tym społeczeństwie. Więc to akurat jest zdecydowanie mody, który mi totalnie nie jest potrzebny i w dużej mierze by mi po prostu przeszkadzał. Niestety z pracy nikt nikogo nie przeprowadzał, ale wi widzieliście o co chodzi. To są dwa osobne mody, rzeczywiście ten na szkołę i ten na pracę, na te okienka, ale ten na pracę jest zrobiony na podstawie tego od True Jeffs na szkołę, więc jakby wychodzi na to samo. Dobra, Dinka, słoninka, weź zaciąż mi tutaj z Mortimerem który się zachwyca Niną oczywiście, bo jest romansująca. I zobaczymy co tutaj się wydarzy, jak ja ci będę ciągle obniżać em, humorek. O! 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 Udało się w drugim trymestrze. Puste powiadomienie. I płacz, to już znam. Ogólnie ym, interakcje znam, yy, animację całą i te, yy, to, co się tam nad głową im pojawia i tak dalej, bo to w Intimaterze też jest. Ym, I i już, już się z tym spotkałam, także wspomnienia nie ma żadnego. W ogóle nie było włamywacza, nie było skryptowego yy, tego wydarzenia, bo <gryw> zobaczyłam to i mi się przypomniało. Ym, nie ma wspomnienia. Wspomnienie trzeba sobie oddzielnie zainstalować, jeśli się, jeśli się chce wspomnienie mieć też o tym. No, ale są płaczki i jest ogólnie niefajnie, także. Tak, jest jakaś szansa na to? Sprawdzę w Simpe dokładnie jaka i wam napiszę tutaj. Ale też gra sprawdza potrzeby Sima, ym, co może zwiększyć tę szansę, no nie? Dobra, ile tego płakania już. Jezu! A, i napiję się dalej. Co bym z głodu nie umarła. Okej, okay, czyli jednak może się to wydarzyć też w drugim trymestrze, tylko jest jakaś taka losowa szansa na to, więc to też nie jest takie. Nawet jak się zmieni wartość na 100% w tym modzie, jest tak, tak tam napisane w opisie. To nadal to nie jest gwarancja, że to się wydarzy, bo jeszcze są te potrzeby. Ale też obniżenie potrzeb to nie jest gwarancja, bo jest ta szansa. Mnie to nie jest potrzebne. Jakbyście potrzebowali takiego elementu ryzyka w swojej grze, to takie coś jest. No oczywiście, że tak, Dinka. Okej, okay, jeszcze jedna rzecz. I potem na koniec jeszcze się na chwilę rozgadam. I już możemy się rozejść. U ćwirów prosta sprawa, ponieważ. Ym restartowałam grę, więc muszę jeszcze raz kod wpisać. Oni zaczynają o 17, więc Mortimer, czy możesz mi zrobić tę przysługę i umrzeć? Ale zanim umrzesz, ale zanim umrzesz, włóż do kieszeni ninja. Przestawiania akcentów bardzo złe. Dobra, na wszelki wypadek dam mu jakiś inny obiekt jeszcze, bo nie jestem pewna, czy, czy ninja zadziała. Masz takie trzy. Do widzenia. No, i dał oczywiście spadek, bo nie mam moda na brak spadku. I Bella dostała coś, Cassandra oszalała, no z Aleksandrem też nie jest za dobrze. Um, no i te cztery, tak, bo jeszcze ten y, do zmieniania chemii, y, ten płyn, no nie, zostały przekazane Aleksandrowi. I jest o tym powiadomienie. Także wszystko jest, i ninja, i radio, wszystko. No dobra, i teraz, dlaczego ja nie mam tego moda? Jeden z powodów jest wspólny z tym, dlaczego nie mam moda na cechy z Sims 3. Bo te cechy w zasadzie nic nie robią, tylko one są jakby informacją, no nie? To są tylko obrazki, które wrzucasz do em, wyposażenia sima, i to jest taka dodatkowa informacja, żeby dodać charakteru temu, temu simowi w twojej głowie. To są takie notatki trochę. No, i powodem jest to, że ja po prostu bardzo rzadko zaglądam do tej, do tej kategorii. Ja prawie nigdy nie patrzę w wyposażenie moich Simów. W zasadzie tylko wtedy, kiedy potrzebuję drugorzędną aspirację im ustawić. Oczywiście, jeśli o tym pamiętam. Albo jak mi się akurat przypomni, że ma jakiś tort sprzed 30 lat w wyposażeniu. Ale zazwyczaj widzę ten tort wtedy, kiedy um, coś innego robię. No, albo nagrodę aspiracji pod tytułem Mądre mleko chcę kupić, nie? No, to w każdym razie. Bardzo, bardzo rzadko. Więc y, z jednej strony nie będę nawet widzieć tych obiektów, które zostały przekazane i mogą mieć ich tam strasznie dużo, ale z drugiej strony też one mi nie są potrzebne za bardzo i ja tego wyposażenia ogólnie raczej nie używam. Jeśli z automatu tam rzeczy się y, 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 gdzieś tam pojawią, jakieś y, warzywa i owoce zebrane na przykład w ogrodzie, no to okej. Okay. Um, i w bardzo rzadkich przypadkach by mi się przydał ten mod. Właśnie wtedy, kiedy ktoś ma 500 pomidors w wyposażeniu i potem się hajs marnuje. E, tak jak już to miało miejsce w kwitnących wzgórzach, ale to są bardzo, bardzo pojedyncze momenty. E, przeważnie mnie totalnie nie interesuje, co oni mają w tym wyposażeniu, i jeśli mają jakieś niepotrzebne rzeczy typu miastowego, wprowadziłam i on ma milion mebli, bo to jest częste. I potem te wszystkie obiekty będą się tak przechodzić i przechodzić i przechodzić, aż w końcu to, um, te, to wyposażenie będzie przepełnione, praktycznie, nie może chyba być, ale um, no, jakby nie, nie jest mi to potrzebne do niczego. Jest mi na rękę, że, um, że ci Simowie, jak umierają, to te rzeczy w wyposażeniu, w wyposażeniu po prostu znikają i tyle. Więc wyposażenie jest po prostu mało ważne w mojej rozgrywce, i tak samo mało ważne jest też, żeby je dziedziczyć. To tak w skrócie, w sumie tyle wystarczyło powiedzieć. To było oczywiście tylko kilka przykładów modów, których nie chcę mieć w grze, a wiem, że istnieją. Też jednym z takich modów, które wydawały się niemożliwe, a oczywiście Lazy Duchess zrobił, Lady Duchess, jest mod na postęp historii. I to jest mod, którego ja sobie przetestowałam. Yy, miałam w Weronie, już nie mam tego sejva niestety, mam czystą Weronę. Yy, taki bardzo krótko w to grałam. Yy, Zaczęłam sobie NPC Legacy Challenge, które nagrywa na przykład pani Gajowa. Bardzo fajna koncepcja na Legacy w ogóle. No, i tak z ciekawości po prostu rzeczywiście w tej rozgrywce sobie odpaliłam story progression, i myślę, że wielu osobom może się przydać. Ale ja nie dość, że gram turowo przeważnie, no to um, totalnie nie jest mi to potrzebne, bo ja sama robię postęp historii. To jeszcze też jest kilka rzeczy, które tak nie do końca mi się podobają. Chociażby to, że mogą ogromne dysproporcje się zrobić, jeśli um, Simowie pójdą na studia, na przykład powiedzmy siostry przyjemniaczek bliźniaczki. Jedna z nich pójdzie na studia, a druga nie. I nie ma się moda na skrócone studia. A nawet jak się ma, załóżmy, że studia trwają 8 dni. Albo że się ustawi w Story Progression, że jeden semestr to jest tam coś tam, nie ileś tam dni. Powiedzmy, że jeden semestr to jest jeden dzień, więc rzeczywiście studia będą wtedy trwać 8 dni. No to będzie 8 dni różnicy między nimi nagle wiekiem, bo po prostu w Story Progression nie da się tego tak zrobić, żeby uszanował mój system zamrożonego wieku na studiach. Też ten zamrożony wiek, na studiach jest powodem, dlaczego nie mam też moda na yy, macierzyństwo na studiach. No nie, też jest coś takiego. Taki by był rozjazd wieku między tymi Simami i tym dzieckiem, że, że nagle by się okazało, że w wieku 14 lat, kurde, ta yy, typiara była w ciąży. No nie, jak ten dzieciak byś tam zaczął starzeć na tych studiach masakra. No można by było mu wyłączyć, ale to teraz z Bejborem sieć tyle czasu, nie? Jest też taka kategoria modów, jak yy, yy, używam czasem, czyli na przykład Wild Child. Ja tego moda używam tylko wtedy, kiedy chcę zrobić nastoletnią ciążę, czyli bardzo, bardzo rzadko i jak już jest po wszystkim, jak już to jest zrobione, to ja tego moda wyciągam, bo na ogół nie chcę go mieć. Kolejna rzecz to są takie mody, które są według mnie trochę za bardzo inwazyjne, na przykład ten na wielu techników zapylaczy, kusi i nawet mi się ostatnio śniło, że go zainstalowałam dosłownie. To by mogło być całkiem fajne, ale po pierwsze ci technice czasami wyglądają mało kosmicznie, mają takie ludzkie bardzo twarze, a ja kurde mam jednak. Ja mam ogromną słabość do maksisowych twarzy i ta gęba kosmity to jest coś wspaniałego. Można by było pewnie to tak zrobić, żeby jeden z tych techników miał te, ten schemat, no nie? Ale też, to, mając właśnie tych wielu techników, wyzbywamy się okazji do Spojrzenia na niemowlaka i od razu po prostu zorientowanie się, y, które cechy po którym rodzicu ma, bo cechy kosmiczne widać na dziecku. Co mnie jeszcze prowadzi też do tych y, niemowlęcych twarzy różnych, to jest też przegenialny model, który absolutnie nigdy bym się nie spodziewała, że jest możliwy do zrobienia. Ale o tym był w ogóle oddzielny film. Tego też nie używam, bo ja bym oszalała już totalnie, jakbym jeszcze mogła wybierać niemowlakom jeszcze mordy do tego wszystkiego, jak ja hoduję tak ciężko te, te dzieciaki biedne. No i też u większości moich simów to by po prostu nie działało, bo to muszą być nowo stworzeni simowie. I powstają też już jakieś wersje miłowa, na przykład z podmienionymi twarzami tym simom, żeby te niemowlaki nowe, które się urodzą, miały te różne twarze. To jest mega. No ale właśnie ten, ten mod na różnych techników, jeśli nie ma się tego moda na twarz i tam nie, nie zrobi się tego tak, żeby to było jakoś tam kompatybilne, no to się sobie odbiera właśnie okazję do, do rozpoznania, czy są te cechy kosmiczne na twarzy, nie? Bo te schematy twarzy tych nowych techników są zrobione na podstawie zwykłych schematów, a nie kosmicznego, więc nie będzie tego totalnie widać. No i to jest też mod, który jak już się ma, to już się go nie wyciąga nigdy, bo okej, okay, jak masz jakiś mod, który jakieś wspomnienia dodaje, nie wiem, jakieś, jakieś jedzenie customowe albo jakieś takie rzeczy, albo karierę, no to już tam trudno, jak to wiesz, rzucisz, no to jeszcze tam się nic nie stanie specjalnie, nie? Tam jakieś wspomnienie, jedno może będzie zepsute, wspomnienia można usunąć w simpę, tam to damy radę. Ale to jest mod, który tworzy nowe pliki postaci, więc jego wyciągać to tak no, zdecydowanie nie powinno się. No i jeszcze jest jeden taki przypadek, o którym mówiłam przy okazji mówienia o programie What Caused This i e, tamtym drugim, e, i <grych> że jest mod na mądrzejsze podawanie jedzenia, który sprawia, że jedzenie, które już istnieje w grze jest zepsute. W sensie nie można w ogóle go jeść. Jak się wyciąga resztki, to sim się resetuje, ale bez żadnego błędu. Nawet jak się testyńcic wpisze, po prostu to jedzenie przestanie działać. Dopiero nowo stworzone, ugotowane jedzenie zacznie normalnie działać. I dla mnie to jest po prostu taka. Bariera nie do przejścia, bym chętnie miała tego moda, ale jeśli mam przez x czasu mieć zepsute jedzenie i nie wiem kiedy w ogóle ten mod zacznie normalnie działać, no to, no to trochę nie bardzo, nie? Ja w ogóle bym bardzo chciała, bo nie ma takiego moda. Ja bym bardzo chciała, żeby ktoś zrobił moda, żeby podawanie jedzenia działało w ogóle jak w Sims 3. Albo tak jak wtedy, kiedy Sim jest zupełnie sam, -sam Jotenki w domu. Że po prostu kładzie ten wielki talerz na blacie, bierze sobie porcję i tyle, i nie podaje tego już nikomu innemu. Opcja: zrób, czy tam, nie wiem jak to się po polsku nazywa, zamiast podaj. Nie załatwia sprawy, bo to jedzenie nadal trzeba podać. Nawet jak się to postawi na blacie, to nie wiem, dziecko na przykład nie może z tego w ogóle skorzystać, jak opiekunka mu zrobi, co się często dzieje. Um, przez te interakcje właśnie i ono nie może w ogóle nic zrobić z tym jedzeniem, bo dzieci nie mogą podać jedzenia. Jak zostaje zrobione jedzenie i nie podane, no to jest tylko interakcja podaj na tym jedzeniu. Nie można brać sobie talerza. No i okej, okay, można pod koniec gotowania anulować interakcję i w ten sposób ten Sim nie poda tego jedzenia, ale weź teraz, wyceluj idealnie w moment, kiedy on to kładzie na blacie, żeby on tego nie podłożył, położył na podłodze, żeby ludzie deptali po tym. I jeszcze pamiętaj, żeby to zrobić, no nie? Czasami to podawanie jedzenia jest spoko, jak jest na przykład śniadanie, i tam każdemu simowi możesz kliknąć, żeby zjadł sobie płatuszki. Ty usiądziesz tu, ty usiądziesz tam, ale mnie się przeważnie nie chce. Ja bym najchętniej rzeczywiście miała coś takiego, że on podaje tak, jakby podawał sam sobie, kładzie i tyle. I kto chce, to się częstuje. I też z resztkami dużo mniejszy problem wtedy by był no, w ogóle super rozwiązanie by to było. Szukałam wiele razy tego moda, nawet dzisiaj. Nic takiego nie ma. Czy to jest takie trudne, żeby zrobić po prostu moda, który powstrzymuje jedną z tych interakcji? No bo to jest tak, że Simowi się załącza interakcja podawania wtedy, kiedy jest sprawdzone, że są inni Simowie w rodzinie, no nie? Tak mi się wydaje. No bo jak jest sam, to jednak nie podaje nikomu. Może się da, może ktoś zrobi. Wysyłam weter. I to tyle. Może znaleźliście coś dla siebie, może się przekonaliście, że któryś mod jednak może być dla was, ja bardzo możliwe, że dwa z nich sobie zostawię w grze. Albo może chociaż można było się z tego pośmiać, zwłaszcza na początku. Ten wzrost wspaniała rzecz. I jak zwykle. Dziękuję bardzo, za... i widzimy się w następnym. Pa!